Przygotuj się jak do walki. Walcz o życie. Walcz o to, co najlepsze. Zmagamy się z tym katechizmem. Dzisiaj dla nas nie jest łaskawy. Nie, ani trochę. A wydawać by się mogło, że taki dobry temat. Takie łatwe pytanie. Kiedy celebrować liturgię? I gdzie? I gdzie? No kiedy to jest bardzo prosto. Zwłaszcza, że jesteśmy po pierwszej niedzieli Adwentu. Czyli wiemy, że w roku liturgicznym. Celebrujemy w każdym dniu tygodnia. Tak. Ale ramami jest rok. On wyznacza taki rytm dla czasu liturgii, bym powiedział. To co jest najważniejszego w takim roku liturgicznym? No pewnie niektórzy by powiedzieli, że zmartwychwstanie pańskie. Inni może by się sprzeczali, że Boże Narodzenie. No to nie lepiej byłoby liturgię sprawować tak hucznie, tylko dwa razy w roku. Ale ja bym powiedział inaczej. Jak? Ja bym powiedział, że niedziela, Dzień Pański. A no tak. Katechizm podkreśla, że to jest ten dzień, który jest przeznaczony po to, by gromadzić wiernych. To po co sprawować liturgię codziennie? No nie wszędzie się sprawuje codziennie. Jak to? No, na przykład w kościele prawosławnym zasadniczo liturgię sprawuje się tylko w niedzielę. Niektórzy mówią, że to dlatego, że trwa cztery godziny, więc kto by w tygodniu przychodził. A czekaj, 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 a ty masz mszę świętą codziennie na parafii? Nie. Kiedy masz? W piątek, w sobotę i w niedzielę. No a reszta dni? No w kościele nie mam parafii przy świętej. Dodam dla naszych słuchaczy, że twoja sytuacja jest wyjątkowa, bo jesteś proboszczem bardzo ważnej parafii, ale nielicznej i łączysz tą pracę na parafii z pracą w centrali, <grym> w kurii diecezjalnej. <grym> Dokładnie. No i masz możliwość wyjechania na taką posługę stricte duszpasterską no właśnie tylko w piątek, sobotę, niedzielę. Kiedy... A jak są śluby albo pogrzeby? No to wtedy jadę do parafii i, i sprawuję liturgię. Czyli nie jest tak, że musi być codziennie? Nie. Katechizm wprost mówi, że uprzywilejowanym dniem dla liturgii jest niedziela. To jest ten dzień pański, dzień, który ma szczególne znaczenie, gdzie wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa, gdzie gdybyśmy szli w stronę Starego Testamentu, to będziemy wspominać ten moment, kiedy Pan Bóg po stworzeniu świata odpoczął. Żydzi nam podpowiedzą, że czy teologia żydowska, że wtedy uwielbił to, co stworzył, zachwycił się tym, że to jest taki moment, kiedy artysta siada i, i widzi całe swoje dzieło, i powiedzielibyśmy, że kontempluje je. I to jest ten dzień. To jest ten dzień, który jest taki kluczowy. Jest taka ładna myśl, że Pan Bóg tego siódmego dnia wcale to nie jest tak, że nic nie robi, On stwarza odpoczynek. Tak, no dla niektórych to jest właśnie, o, stwarza odpoczynek, a y, czytając teologię żydowską, y, tam nie ma takiego czegoś, że stworzył odpoczynek. On stworzył dzień, w którym mam uwielbić, przeżyć, zachwycić się pracą, tym, co twórcze, tym, co robiłem przez te pozostałe dni. I stąd ten dzień pański jest też taki ważny, bo to jest taki dzień, który można powiedzieć, że nadaje sens całemu tygodniowi. Z pierwszym dniem tygodnia, ale jak pewnie wyłapałeś w katechizmie jeszcze, jest też ósmym dniem tygodnia. Tak, to było super dziwne. No nie, że ósmy, ostatni. Taki dzień dodatkowy, jakby dzień, który zbiera wszystko, jakaś pełnia. Katechizm mówi, że to jest pierwszy dzień po tym odpoczynku. Ale nie nazywa tego ponownie pierwszym dniem, tylko takim zwieńczeniem, dopełnieniem. To ma związek z naszym przeżywaniem oktawy. Oktawa to jest właśnie ósmy dzień. Na ósmy dzień po czymś. Tak. Ma to związek z oktawą Wielkanocy, z oktawą też Bożego Narodzenia. Kiedyś o tym wspominaliśmy, że jedna oktawa znosi post, druga nie. Druga nie. No ale wracając do tego pytania czasu dla sprawowania liturgii, no to katechizm nas prowadzi do takiego rozumienia, że liturgia. Wpisana jest w rok, tak. w którym mamy te takie pojedyncze dni, które mają mieć taki szczególny charakter. No i te dni to są na pewno niedziele, te dni to są święta, święta obowiązkowe, te dni to są, powiedzmy, święta, może nie obowiązkowe, ale bardzo dla nas, dla przeżywania ważne. Święta Maryjne. Święta Maryjne. I szczególne miejsce w tym roku liturgicznym mają te dwa takie wyjątkowe święta, czyli Zmartwychwstanie Pańskie i Boże Narodzenie. Katechizm tu też ciekawie mówi, że Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest niedzielą wszystkich niedziel. Tak. Dniem Pańskim wszystkich dni pańskich, no nie? Czyli, że jest jakimś takim dniem wyjątkowym, ale może nie tyle w charakterze samego sprawowania liturgii, co... Jak gdyby źródła dla tej liturgii. Tak, 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 tak. tak. Nie, żeby to dobrze rozumieć. Chyba że Święta Atanazy mówi, że to jest niedziela wielka. Tak. Że ta każda niedziela, którą my przeżywamy w ciągu roku liturgicznego, ma swoje źródło w zmartwychwstaniu, ma swoje źródło w tej niedzieli zmartwychwstania pańskiego. No to wracając do mojego pytania, to, że my sprawujemy Eucharystię codziennie, no to bym powiedział językiem współczesnego świata, że to jest taka dla nas warta, taki bonus. Tak. Że to, że ja mogę przyjść we wtorek, we środę do kościoła, to jest dar niezasłużony i tak dalej. Taki gratis, taki super ekstra gratis. To jest coś, co daje możliwość jeszcze takiego większego przeżywania czasu liturgii. Albo jeszcze inaczej bym powiedział. Bo jeżeli mówimy o liturgii i mówimy o tym, że ten czas liturgii wpisany jest w cały rok, wiemy, że są te momenty różne, jeszcze możemy powiedzieć za katechizmem, że są wspomnienia świętych w ciągu tego roku, są różne takie wyjątkowe święta, to to jest po co? Żeby uświęcić mój czas. Tak, żeby uświęcić czas, czas, który mam. To jeżeli teraz mamy ten bonus, tak jak powiedziałeś, w postaci mszy świętych, które możemy przeżywać codziennie. Rano, wieczór nawet. Tak, nawet dwa razy dziennie, jakbyśmy się tak uparli chodzić, to mamy więcej tej możliwości przenikania naszego czasu przez ten czas Pana Boga, przez tą obecność Pana Boga, przez spotkanie z Nim. A zarazem przez te wszystkie treści, które za sobą liturgia niesie. Dokładnie, bo w ciągu tygodnia mamy na przykład różne wspomnienia świętych, inne czytania. Bogactwo całej historii zbawienia, bo te czytania też są wpisane w historię całego roku. I widać pięknie funkcje takich osób jak organista, bo na jednej mszy rannej mogą być inne pieśni, na wieczorne inne pieśni, w następnego dnia jeszcze inne, a wiemy, że pieśni też wychowują naszą wiarę. Dokładnie. W ogóle, idea jest taka, według mnie, że gdybyśmy to chcieli tak bardzo streścić, to czas liturgii jest po to, żeby Bóg mógł przeniknąć czas naszego życia. I wszystko, co temu służy, staje się miejscem, w którym sprawuje się liturgię. Czyli na przykład, jeżeli mamy liturgię godzin, katechizm tam poświęca trochę miejsca liturgii godzin. My jesteśmy przyzwyczajeni, to jest brewiarz. Tak. Ksiądz go odmawia w ciągu dnia. Osoby zakonne go odmawiają. Czasem są świeccy, którzy spotkali się z modlitwą brewiarzową, z liturgią godzin, też odmawiają. Znowu po to, żeby już nie przeniknąć całego roku, ale każdy dzień. I ciekawe jest to, że brewiarz ma swoje części na poszczególne pory dnia. Dokładnie. I wtedy już jest takie naprawdę przenikanie czasu przez Pana Boga, bo jest poranek, jest jutrznia, jest modlitwa w ciągu dnia, są nieszpory popołudniowe, jest kompleta wieczorna. Masz swoje parafii nieszpory? Nie. W wielu parafiach jeszcze istnieją nieszpory śpiewane, nawet dzieli się na chór męski-żeński. Tak. Bo nieszpory to jest powiedzmy. Jedna. Jak ktoś chce zobaczyć, jak to wygląda, to warto sobie podejrzeć benedyktynów z na internecie, bo oni chyba mają transmisję z yy, nieszporu właśnie. Tak. Kiedy oni się modlą, jak to, jak to wygląda, ta modlitwa brewiarzowa. Taka w podziale na chóry. Ale to, to jest myślę istota, że jak stawiamy pytanie, jaki jest czas liturgii, to to jest taki czas w kościele, który ma swoje konkretne miejsca po to, żeby przenikać czas człowieka. I rozmawialiśmy przed tym nagraniem, jest takie słowo, które w tych naszych teraz rozważaniach w katechizmie się wybija. Zauważyłeś to? Tak, że tak. Chodzi... Słowo dzisiaj. I skojarzyłem ten moment Wielki Czwartek, kiedy jest ta msza święta Wieczerzy Pańskiej, kiedy korzystamy z pierwszej uroczystej modlitwy eucharystycznej i tam jest dodatek tylko i wyłącznie na ten dzień. Tam się czyta z osobnego miejsca w mszale. Tak, tak, tak Jezus, dokładnie. Jezus w ten wieczór, to jest dzisiaj. Dzisiaj. Tak, tak. Natomiast katechizm, mówi wprost, że to jest takie, taki moment, kiedy ta obecność Pana Boga staje się takim czymś obecnym dzisiaj w moim życiu. I, I to jest ta funkcja liturgii, że przez liturgię wchodzimy w ten czas Pana Boga. Dokładnie. A zarazem to ładnie powiedziałeś wcześniej, że liturgia uświęca mój czas, moje dzisiaj. Tak, ja to mi się to zawsze podobało, że jak się. Czyta różne biografie, czy spotyka z różnymi ludźmi w kościele, takimi bardzo mocno uduchowionymi, byśmy powiedzieli, nie, wiem, Tomasz Merton, człowiek, który bardzo wiele lat spędził w pustelni, pisał dziennik, on nie zaczynał dnia od daty, tylko od wspomnienia liturgicznego tego dnia. Że dziś jest wspomnienie takiego, a takiego świętego. Dziś jest taka, taka, takie, a takie święto. Dla niego czas płynął tak, jak. Płynie ten czas Pana Boga, byśmy powiedzieli, ten czas liturgii Kościoła. Dzisiaj to już jest bardzo rzadkie. I też warto wspomnieć, że ten kalendarz, w którym są zapisani święci, których się wspomina danego dnia, jest różny w różnych państwach, w różnych kościołach. We Francji będą inni święci wspominani, w Anglii inni. Ale też w naszej diecezji są, jest kalendarz diecezjalny, ale są też kalendarze zakonne. Zakonne na przykład. Franciszkanie mają inne wspomnienia w danym dniu, związane często z ich na przykład świętymi, którzy nie są w kościele powszechnym wpisani w dane dni. I może tak być w Kętach na przykład, że ktoś rano pójdzie nam przeświętą do kościoła diecezjalnego, będzie przeżywał wspomnienie innego świętego, a wieczorem u Franciszkanów będzie przeżywał wspomnienie innego świętego. Dokładnie, może tak być. Przy tej okazji, kiedy mówimy o uświęcającej mocy czy funkcji, lepiej powiedzieć, liturgii, mówimy o liturgii godzin, chciałbym się zatrzymać nad tym momentem, kiedy katechizm podpowiada, że z modlitwy brewiarzowej wypływa też taka modlitwa lekcja divina, takie Boże czytanie. To może inaczej nawet, że w czasie liturgii brewiarzowej jest coś takiego jak Boże czytanie, które jest modlitwą albo staje się modlitwą. Zdecydowanie to jest lepsze ujęcie. Warto powiedzieć też, że modlitwa brewiarzowa to są przede wszystkim psalmy, ale też ubogacone Dokładnie. o fragmenty Pisma Świętego, o kazania świętych naszych albo Wojciech jakieś Kościoła. rozważania. No i do czego zmierzam? Ta modlitwa lekcja taka ta praktyka czytania Pisma Świętego połączona z jego rozważaniem, z medytacją. Jest też taką modlitwą, która istnieje niezależnie od modlitwy brewiarzowej. Tak, można I... sobie takie coś wprowadzić w swoje życie. I chciałbym tutaj zareklamować działalność naszego księdza, ksiądz Sebastian Pfeiffer, który przez cały rok prowadził takie spotkania grupy zajmującej się takim Bożym czytaniem, takim lekcją Divina. Te spotkania zaowocowały wydaniem dwóch książek. Napisał książkę, kiedy czyta i dzieli się przemyśleniami. Na temat pierwszego listu świętego Piotra, książka zatytułowana Wybrani i obcy. Świetnie się ją czyta. Można przeczytać za jeden dzień, nie tylko dlatego, że ma niecałe sto stron, <grymne> ale dlatego, że ma świetne myśli, świeże odkrywcze. A druga jego książka jest związana z Księgą Ród. I to polecam. Księgę Ród w ogóle polecam. Przepiękna księga. I tytuł, jaki może być? Zakochani. Zakochani, tak. Odkryłem w tej metodzie u księdza Sebastiana, że za każdym razem, jak czytam Pismo Święte, to wyciągam wnioski związane też z moim doświadczeniem życia. Bo jeżeli ksiądz Sebastian się naczytał Benedykta, się naczytał innych ojców Kościoła, to on, czytając Pismo Święte, ma też inny klucz interpretacyjny. Bardzo ciekawy. Ale istotą tego takiego Bożego czytania Pisma Świętego zawsze jest to, żeby prowadziło mnie do spotkania z Panem Bogiem, do takiej modlitwy. Tak. To jest istota. No nie? Nawet jeżeli nie mam tych kluczy yy, Benedykta czy, czy innych wielkich ludzi kościoła, to, to zawsze mam możliwość spotkania się z Bogiem w tym słowie. Nie dlatego wyjątkowa rzecz. Mamy czas, ale jeszcze jest nam potrzebne miejsce. O, Właśnie, tak. pytanie, czy jest potrzebne miejsce? Tak, tak, to kolejne prowokacyjne dzisiaj. Tak, pytanie. To jest bardzo prowokacyjny temat, bo yy, no. Można postawić pytanie, czy są potrzebne świątynie? Jeżeli byśmy dosłownie brali Nowy Testament, to kult Pana Boga powinien być oddawany w duchu i w prawdzie. Czyli nie. Czyli nie są potrzebne świątynie. <laughs> Moglibyśmy skończyć. <laughs> Tylko co zrobić z tymi wszystkimi świątyniami, które już zostały wzniesione? Bo dlaczego zostały wzniesione? Ale z drugiej strony katechizm podpowiada, że dobrze jest mieć takie miejsce wspólnego spotkania gdzie można się i pomodlić, i żeby to miejsce miało taki charakter sakralny, takie wydzielone z mojej rzeczywistości świeckiej, codziennej, a przeznaczone dla Pana Boga. To może właśnie, to korzystając z tego, że, że jeździsz z księdzem biskupem na takie wyjątkowe uroczystości w kościele, które są, nie wiem czy nie pomylę, bo to wiem, że nazwy są różne, ale konsekracją kościoła, tak? Można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć. Co to robi z kościołem? Po co się robi konsekrację kościoła? Weźmy, weźmy pod uwagę, że ludzie w danej miejscowości zebrali się, wybudowali kościół, bo stwierdzili, że chcą mieć świątynię, chcą mieć miejsce, gdzie będą się spotykać na Eucharystii, gdzie będą przyjmować sakramenty, gdzie będą się modlić. I teraz jeszcze proszą biskupa, żeby konsekrował to miejsce. Konsekracja to jest takie uroczyste, publiczne przekazanie tego miejsca na służbę Panu Bogu. Właśnie, że to Tam już to... nie powinno się dziać nic innego. Nie, nie powinno to być miejsce, no tak jak iźmy do obrazu z Ewangelii, jakiegoś kupiectwa, jakiejś sprzedaży. To nie powinien być zakład przetwórczy, tylko to jest miejsce sprawowania kultu. Wyłączone. No nie z to, co powiedziałeś: świeckiego. wyłączone z użytku świeckiego, że to jest coś wyodrębnione tylko dla pana Boga, byśmy powiedzieli. Na pewno jest potrzebna świątynia. Ja oczywiście tak przekornie powiedziałem, że jeżeli czytamy Pismo Święte, to nie. Ale, ale jest potrzebna świątynia i warto też wiedzieć, że ta świątynia ma nas prowadzić nie tylko do spotkania z Panem Bogiem, ale do takiego odkrywania tego, kim ten Pan Bóg jest. Bo chociażby gdybyś się podzielił swoim kościołem parafialnym. Ja tam rok spędziłem w tym kościele jako diakon, więc. Bardzo miło to wspominać. Dużo czasu miałem, żeby. Przeżywać tą przestrzeń. Ona jest szczególna, dlatego mówię o tym kościele, bo tam łatwo można zobaczyć takie bogactwo symboliki, które pomaga rozumieć pewne rzeczy w kościele. Kiedy wchodzi się do mojej świątyni parafialnej, rodzinnej, rzuca się w oczy, że na środku stoją filary podtrzymujące sklepienie. Tak. I na tych filarach są wymalowani święci. I zawsze mi się to podobało. Po co? Żeby było ciekawiej, ładniej. Nie, nie. to jest piękny przekaz, że kościół stoi na świętych, Stoi, że filarami kościoła są święci. Podtrzymują no nie całość. Moglibyśmy pewnie długo i przykładów mnożyć, ale ważne jest to, żeby z jednej strony zobaczyć świątynię nie tylko jako coś potrzebnego, jako miejsce dla Pana Boga, jako miejsce do sprawowania celebracji sakramentów, ale też jako miejsce, w którym są takie szczególne znaki. Nie? ty pewnie możesz więcej powiedzieć o tym. No, katechizm nam mówi, żebyśmy zwrócili uwagę, że w Kościele są takie rzeczy, których nie widać na pierwszy rzut oka. Na przykład krzyżmo święte. To są też wszystkie święte oleje, czyli olej chorych, olej krzyżma, które się używa też przy chście. Tak, może tak, być dobrze. też olej katechumenów, teraz w Polsce nie używany, ale to może jest czas na inne spotkanie, żeby o tym mówić. Że jest ambona, ważne miejsce, jest stół słowa i stół Eucharystii. Ambona to jest stół słowa. Że jest to tabernakulum. O, i tutaj może tak. uzupełnisz poprzedni odcinek, poprzedni bo poprzednio... zacząłeś dość prowokacyjnie kończyliśmy. Mówiliśmy, o wąsach. Tak, że mówiliśmy, że tabernakulum powinno być osadzone w kościele na tak zwanych wąsach, wąsach. I te tak zwane wąsy to jest taka obiegowa nazwa, myślę, że mało fachowa. Na jakieś takie pręty wystające ze ściany, na jakieś takie druty. Na których tabernakulum jest osadzone i tak zabezpieczone, żeby, żeby nie dało się go nie wyniósł po prostu ściągnąć. Ma być tak. osadzone na stałe. Więc to są te wąsy. Tabernakulum, czyli takie miejsce obecności Pana Boga, byśmy powiedzieli. Tak, i to już płynie z, w ogóle z teologii, i to już płynie z naszej wiary, bo my wierzymy w to, że Pan Bóg jest obecny w postaciach, które my przechowujemy po sprawowaniu eucharystii. Tak, dokładnie. I one są właśnie w tabernakulum. Mamy ołtarz, czyli to miejsce, gdzie dokonuje się eucharystia, ofiara eucharystyczna. Ważne jest to, że to miejsce, które jest dla sprawowania kultu, to jest miejsce takie wyodrębnione. Mam wrażenie, że to jest taka istota, że dlatego ma swoją wartość taką szczególną. Takie miejsce niepowszednie, świąteczne, Dokładnie. wyjątkowe. To może na koniec powiedzmy, że w kościele jest jeszcze katedra. O, a myślałem, że kościół to jest katedra. Oczywiście. Też. Przecież nawet mówimy pięknie, że jest kościół katedralny świętego Mikołaja w bielsku Białej. Katedra biskupa diecezji bielsko-żywieckiej. Ale nazwa kościoła bierze się z tego, że wpierw było po grecku to słowo znaczy krzesło. Katedra bierze się z języka greckiego. I chodzi o to, że to jest to najważniejsze krzesło, z którego biskup naucza, z którego biskup przemawia. I zobacz, w naszej katedrze. Przewodniczy. Liturgii. Przewodniczy liturgii. W naszej katedrze bielsko jest to krzesło biskupa i nad krzesłem biskupa jest jego herb. Tak, jak się zmienia biskup, to trzeba zmieniać herb, tak na tym krześle, no nie? A gdzie jest takie najsłynniejsza katedra, takie najsłynniejsze krzesło? W Rzymie, Bazylika Świętego Piotra. Jak minie się tą ogromną konfesję i pójdzie bardziej w kierunku ściany, to jest tam taka marmurowa, duża, ogromna płaskorzeźba i tam jest krzesło na środku. Wiesz, że ja tam byłem i nie kojarzę tego? Jest, jest, jest. Można sobie zdjęcia zobaczyć. Tam są pozostałości i krzesła, z którego miał nauczać święty Piotr, czyli takie relikwie dla nas. Czyli jego katedra. Jego katedra. A gdzie jest katedra papieża? Czyli krzesło... Następcy świętego Piotra. Jego krzesło. Bazylika świętego, zaraz, 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 zaraz. Jana na lateranie. O, dokładnie. To jest też ciekawe, że nie bazylika świętego Piotra. Bardzo Ci dziękuję, Mateuszu, że dzisiaj przybyłeś. Ciekawe to jest, ale ja bym jeszcze jedną rzecz na koniec powiedział. Taką już tylko taki dodateczek mały. Katechizm na końcu tej kwestii celebracji sakramentów podpowiada nam, że tradycja kościoła jest dużo bogatsza niż to, co my tak naprawdę znamy, jak chodzi o obrządki liturgiczne. My znamy obrządek rzymski, tak. to w tym obrządku sprawujemy sakramenty, w tym obrządku przyjmujemy sakramenty, natomiast w tradycji Kościoła tych obrządków jest więcej. Mało tego, wiele z nich do dzisiaj jest używanych w różnych kościołach na całym świecie, czyli jest na przykład obrządek ambrozjański, tak. który ma swój początek od świętego Ambrożego, jest obrządek halcedoński, syryjski. To jest tylko taka ciekawostka, żeby mieć świadomość, że ten sposób celebrowania sakramentów jest bogatszy niż to, co my znamy z takiego naszego doświadczenia. Nie mamy tu miejsca, żeby. Opowiadać, jak który wygląda i czym się różni. Często to są drobne różnice, jak chociażby tylko językowe, czasem dużo większe, czasem są zupełnie inne modlitwy. Szczerze. Katechizm też nie poświęca jakiejś większej uwagi tym innym obrządkom. Bardziej chodzi katechizmowi nie tyle o to, jak wyglądają, co o to, że są w tradycji Kościoła, że są bogactwem Kościoła i że są tak samo wartościowe. W takim razie za tydzień spotykamy się już. Z, z pierwszym, pierwszym sakramentem. A ty byłeś ugląszczą? Oczywiście. Do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia, do usłyszenia.